Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj mamy 13 grudnia, a więc rozpoczynamy 13 vlogmas. Mamy niedzielę, godzina 15:30. Ja wczoraj poszłam spać o 3:00 i dzisiaj się obudziłam o 13:00. Także masakra, ja po prostu nie wiem, muszę przestać tak robić, że ja chodzę spać o 5:00 i potem budzę się o 15:00, o 3:00 i o 13:00, no bo to jest jakaś masakra. Więc dzisiaj obiecałam sobie, że pójdę się położyć spać wcześniej, ale zobaczymy jak to będzie. Przed chwilą skończyłam montować vlogmasa i powiem wam, że mi się tak komputer zacina, że ja już nie wiem co ja mam robić. Teraz od 20 minut czekam, aż mi się włączy Word, a nie mogę zrestartować komputera, bo aktualnie pobiera mi się filmik, który boję się, że mi zniknie. Także, no naprawdę, z moim komputerem jest masakryczny problem. Ja naprawdę dziwię się sobie, że ja daję radę montować te vlogmasy codziennie, bo masakra jest. Ale mniejsza z tym, zaraz otworzymy kalendarz adwentowy. Ja będę też za chwilkę sprzątać, bo muszę ogarnąć w pokoju, z racji, że ostatni raz sprzątałam, jak właśnie nagrywałam przed vlogmasem. To było już gdzieś 2 tygodnie temu, a ja sprzątam tak raz w tygodniu, staram się sprzątać, bo później jest po prostu brudno, bo wiecie, kurz się zbiera i tak dalej, no jest masakra. Także ja właśnie będę zaraz sprzątać i później jeszcze będę sprzątać pokoik tutaj obok. Także sporo mam jeszcze dzisiaj do zrobienia, muszę jeszcze szkołę ogarnąć i w ogóle. Na szczęście już zbliża się koniec semestru i no i potem ferie, Sylwester, także będzie chillaucik znowu. I co? I otwieramy chyba kalendarze adwentowe, co wy na to, bo aktualnie tak mi się pobiera vlogmas, więc nie mam co robić, a mam chwilkę wolnego, więc otworzymy sobie kalendarz i zrobimy to przed oknem, żeby było dość jasno, chociaż teraz jak nie jestem pomalowana, to wyglądam strasznie blado w tym świetle. Zaczniemy od skarpetek z Harry'ego Pottera. Ja dzisiaj będę ogólnie cały dzień wyglądać tak, z racji, że robię sobie dzisiaj dzień no make-up, bo ostatnio codziennie gdzieś wychodziłam, to codziennie się malowałam, więc muszę dać mojej skórze odpocząć trochę. I co, 7 okienko w skarpetkach, to uwaga, uwaga, tym razem zielone, czy to są chociażby ze Slytherinu skarpetki? No może nie do końca ze Slytherinu, ale ze znakiem śmierciożerców. Bardzo ładne. Chociaż wyglądają na dość męskie skarpetki, nie? Takie przyznam, że bardziej chyba właśnie pod męską stronę przygotowane. Teraz czas na świeczki. I dzisiaj, uwaga, kolejne duże okienko, czyli dzisiaj również będzie świeczka. Boże, oby tak, uwaga. Tak, mamy kolejną taką dużą świeczkę. Ale się cieszę, Jezus, cudownie. Ale patrzcie, mamy takie dwie świeczki, zieloną i czerwoną. Ta była ostatnio w okienku, już była przeze mnie odpalana na Q&A-u, a tą mamy dzisiaj. I takiego zapachu chyba jeszcze nie było. O Jezu, jak ładnie pachnie lasem tak ogólnie. To ostatnio chyba pachniało goździkami. Teraz czas na słodycze i zaczniemy od Rittersporta. No i tutaj już otwieramy okienko normalnie, czyli szukamy 12. Jest tutaj. 13, co ja robię? 13, Boże, już straszyłam, że otworzyłam wczoraj do okienko. Dobra, 13 okienko i dzisiaj mamy tam taką znowu granatową i jest to Edel Nougat. 13 okienko w Kinderze jest i znowu będą takie malutkie połóweczki niedźwiedzia i renifera. Jak zobaczę jeszcze jeden komentarz, który mówi mi, jak mam czytać te czekoladki, to już przysięgam, że ja po prostu nie wiem, co ja zrobię, bo pod każdym vlogmasem mi poprawiacie. Jak mówię Tablerone, to poprawiacie mnie, że mówi się Toblerone. Jak mówię Toblerone, to powtarzacie, że Tablerone. Jak mówię Tablerone, to że Teblerone, a jakieś inne zupełnie, no po prostu nie wiem. Dajcie mi już święty spokój z tymi czekoladkami. Ja po prostu może już przestanę czytać, będę mówiła żółte czekoladki. Chociaż dzisiaj akurat nie trafiła nam się żółta, tylko czarna. Milka i uwaga, 13 okienko mamy tutaj i co tym razem się znajduje? Dzisiaj mamy gruszkę Rittersport, mamy tutaj na górze jakieś małe dość okienko i jest to świeczka, znowu świeczka. Męsko tak pachnie, no pachnie tak męskimi perfumami, ale ładnie. I ostatni kalendarz to Sephora, uwaga, uwaga, 13 okienko w Sephora mamy tu. O Jezus, ciężko. Małego, chyba jest to jakaś maskara. Jest to maskara z Milk Makeup.
No i to tyle, jeśli chodzi o kalendarze adwentowe. Ja je odkładam na miejsce, dodaję vlogmasa i zabieramy się za sprzątanie pokoju. I oczywiście będzie to robić. Okej, moi drodzy, a więc jedziemy z tym koksem. Okej, a więc ja przed chwilą posprzątałam w pokoju, jest już czyściutko, naprawdę. Jest czyściutko, posprzątane, ogarnięte, także kozak, a teraz lecę jeszcze sprzątać ten pokoik, o którym wam mówiłam. Mamy jakby taki, wydaje mi się, że każdy u siebie w domu ma taki jakby pokoik gościnny, w którym praktycznie bardzo rzadko ktoś przyjeżdża i zawsze jest jakiś taki syf, bo tam się tak naprawdę pokój to jest, gdzie się wszystko wkłada, jak na przykład coś przychodzi albo coś w tym stylu, coś co jest niepotrzebne, tam się odkłada i tak dalej, i tak dalej, tam się zbiera i zbiera i zbiera. I my właśnie mamy taki pokój i przyszedł czas na posprzątanie jego właśnie na święta, więc zaraz pójdę to zrobić. Jeszcze piję herbatkę. I tyle. I idziemy sprzątać, nie wiem. Ja biorę słuchawki i lecimy. Okej, aż wstyd pokazywać ogólnie i aż mi głupio naprawdę, że to pokazuję, ale wiecie co, ja muszę być z wami szczera, muszę wam pokazywać takie rzeczy, że u nas też nie jest zawsze czysto i pięknie i porządnie i jest też syf, także żeby tak nie było, to trzeba się zabrać, wziąć w dupę w troki, w toki, jak to się mówi, jakoś tak, nieważne. Moja mama Nadora ogląda jakieś filmiki ekipy, a ja za ten czas, słuchajcie, biorę się za sprzątanie i już nie wiem od czego zabrać. Wydaje mi się, że zacznę od stolika, bo tam jest najwięcej książek, które trzeba poubychać. Tutaj jeszcze do szafek wszystko poogarniać, także idę po płyn. Jeszcze muszę wymienić baterię w aparacie, widzę, że mi miga, także let's do this. Okej, proszę bardzo, tak się prezentuje
pokój po sprzątaniu. Co prawda wciąż jest tutaj dużo rzeczy takich jak pełno poduszek, które w ogóle kompletnie do siebie nie pasują, jakieś tutaj rzeczy, ale to jest jakby pokój, oprócz tego, że tutaj ktoś może spać, to jest też taki pokój, w którym jakby niektóre rzeczy po prostu muszą się znajdować, bo normalnie nie byłoby nigdzie indziej na to miejsca. Na przykład właśnie tutaj te rzeczy, albo te poduszki, to są moje poduszki, takie jakby edycja taka letnio-wiosenna, wiecie o co mi chodzi, że po prostu te poduszki daję na inny okres, teraz mam zimowe poduszki, takie świąteczne i tak dalej. A te po prostu tutaj czekają, aż one wrócą do pokoju, także one tutaj póki co zostają. No i tak się prezentuje po sprzątany pokój. Jestem, powiem wam, że tak zmęczona, troszkę jeszcze odkurzałam, jeszcze powynosiłam jakieś stare pościele na strych, więc naprawdę troszkę się narobiłam. Posprzątałam! Chodź zobaczyć! Ogólnie to, idę się zaraz kąpać, ale chciałam wam jeszcze pokazać. Patrzcie na to, to są włosy jakby sprzed 2 dni, w sensie nie robiłam ich wczoraj. To jest, ja robię na ten szlafrok, czyli na ten jakby pasek od szlafroka, o, na takie coś. I ja, słuchajcie, nie robiłam ich wczoraj, no nie pamiętam, ale dawno ich nie robiłam i patrzcie, teraz tak naprawdę są najładniejsze, bo są jakby takie falowane, ale takie nie za bardzo. Ta strona jest troszkę lżej, ta jest mocniej, to widać, ale nieważne, ładnie to wygląda, podoba mi się to. Jest już godzina 23:40, a dzisiaj obiecałam sobie, że nie położę spać o 3 w nocy, tylko tak wiecie, w miarę normalnie, także taki mam plan. Już wszystko tak naprawdę, co miałam dzisiaj zrobić, zrobiłam, także gituba. Ogólnie to chcę zabrać się teraz za jakąś książkę i mam ochotę przeczytać tą Dumę i uprzedzenie, ale chcę sobie zrobić, wiecie co, chcę sobie zrobić właśnie przerwę od romansideł. Wichrowe wzgórza przeczytałam nawet nie połowę, to jest tyle, to jest mało. Także i mi się troszkę znudziło, dlatego robię sobie przerwę od romansideł. Robię sobie po prostu tego przerwę i chyba wracam do Harry'ego Pottera, bo mam ochotę go sobie przeczytać jeszcze raz. Albo ewentualnie mam jeszcze książkę, którą chciałam przeczytać, a nie przeczytałam jej jeszcze, to jest Tatuażysta z Auschwitz. Ale ją sobie chyba zostawię też na później. Teraz wiecie, idą święta, więc trzeba podjąć jakieś takie luźne coś, a ja muszę się w coś wciągnąć, bo brakuje mi tego, że się dawno nic ciekawego nie wciągnęłam. Po prostu zatrzymałam się, przestałam czytać, jeszcze lektury mi weszły, także lektury to też inna kwestia. Zjadłam sobie czekoladkę z kalendarza. Ona chyba ogólnie nie była dzisiaj, ona chyba była wczoraj, ale nie zjadłam jej wczoraj, więc zjem dzisiaj. Idę po coś do picia. Choinka. Otworzymy mandarynkę na tle choinki. A pachnie. Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie mandarynki. Kto nie lubi mandarynek? Patrzcie na to. To ja i mój brat. Okej, moi drodzy, a więc ja się przed chwilą wykąpałam, przebrałam już w piżamę. W ogóle zobaczcie, jak mam cudowną piżamę. Osoby, które oglądały jeden z pierwszych vlogmasów, to już widziały tą piżamę i to jest taki komplecik z myszki Miki i on jest z Sinseya. I słuchajcie, to co chcę wam jeszcze powiedzieć, to pytajcie się mnie w jakiś czas temu na którymś z vlogmasów, co to jest, to co mam ja na rękę. I słuchajcie, to jest tak jakby opaska, taka jakby zbierająca pot, że po prostu wiecie, sportowcy na przykład noszą, jak biegają w jakichś maratonach albo ogólnie jakichś takich sportach, że po prostu jakby ścieracie sobie tym pot z czoła, coś w tym stylu. Ja mam taką z Gryffindoru. No ja nie używam tego, jak powinno się tego używać, tylko ogólnie mi to służy do tego, że ja smaruję sobie tatuaż i na przykład wiecie, jak musicie posmarować sobie taką grubą warstwę na noc, bo nie macie możliwości w nocy co chwilę sobie do smarowania, chyba że wstajecie co godzinę albo co 2 godziny, to wtedy możecie sobie dosmarowywać, ale wiecie też, jak na przykład smarujecie sobie, to wszystko wam się odbija wszędzie i trzeba spać w długim rękawie, a ja strasznie nie lubię spać w długim rękawie, jak mam długi rękaw, to sobie zawsze podciągam dotąd, bo jakoś mi jest po prostu niewygodnie, jeszcze jakbym miała maść, to ta maść by mi się tutaj lepiła i po prostu niewygodnie mi tak jest, dlatego wzięłam sobie tą opaskę i smaruję sobie taką mega grubą warstwę tej właśnie maści i potem nakładam taką opaskę, ona mi się nie przekręca, cały czas jest w jednym miejscu, także bardzo dobrze mi to służy. No i pytajcie się, do czego mi to służy.
właśnie do tego. Jakieś 2 godziny temu mówiłam wam, albo 3 godziny temu mówiłam wam, że chcę iść spać wcześniej, bo ostatnio chodzę spać o 2, 3 i potem budzę się o 12, 13 i wiecie co? Postanowiłam sobie, że dzisiaj pójdę spać przed 12, wiecie która jest? Jest 2 w nocy, a ja mogłabym iść na imprezę, tak, taka jestem obudzona. Także zaraz, uwaga. Jak się zastanawiacie, co to jest, to jest to takie Nutri-Air, który ma w sobie melatoninę i ułatwia nam zasypianie. Ja jakoś często z tego nie korzystam, bo zapominam o tym, ale kiedyś miałam tego dość sporo, z racji, że kupiłam sobie taką kiedyś sporą paczkę, chyba z 6 takimi, i miałam taką dodającą energii, uspokajającą, na sen, i miałam 2 takie po prostu miętowe, które nie miały jakby nic w sobie, oprócz tego, że po prostu odświeżały nam buzię, czyli zamiast gum do rzucia albo coś w tym stylu, po prostu się takie coś używało. No i miałam kiedyś tego mega dużo, już teraz nie mam, teraz mam tylko na sen i to jest w ogóle chyba od mojej mamy wzięłam. No, bo jakoś tak, nie wiem, skończyła mi się na to faza, po prostu jakoś tak znudziło mi się to. I teraz mam tylko to na sen i po prostu bierzecie sobie takie 2 buszki, 2-3 buszki przed snem i melatonina, która tutaj jest, zaczyna działać i po prostu chce wam się szybciej spać, szybciej zasypiecie, wpadacie w taki bardziej głęboki sen, nie budzicie się w nocy. To nie jest reklama, oni mi za to nie zapłacili, nie wysłali mi tego, to w żaden sposób nie jest reklama, po prostu wam o tym mówię, bo może to być coś ciekawego i jeżeli chcielibyście sobie coś takiego przetestować, to polecam, jest Nutri-Air. I żeby nie było, to też mówię, że jest na przykład Zaśnik, to też jest inna firma po prostu, która produkuje tylko takie z melatoniną, także jest tego naprawdę dużo, możecie poszukać w internecie. To są takie małe inhalatorki, ja mam właśnie z tej firmy. Wyglądała, jakbym płakała, ale po prostu zakładałam soczewki i no, mimo to, że noszę je już kilka lat, to dalej tak na mnie działają. A więc ja już się z wami żegnam i widzimy się już jutro w kolejnym vlogmasie. Do zobaczenia i cześć!